Witamy bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu specjalnym Wiadomości z Synaju. Znajdujemy się w Tarnowie, Marta Krysa i Łukasz Górski. W dzisiejszym wydaniu naszych wiadomości chcielibyśmy krótko podsumować naszą już 2-letnią działalność medialną. Wydarzyło się bardzo dużo, poznaliśmy wiele wspaniałych osób i chcielibyśmy Wam teraz o tym troszkę opowiedzieć. Jeśli chodzi o cykl Rozmowy na Synaju, to ukazało się 11 odcinków. Przybyło 22 gości z 11 różnych okręgów. Opowiadali oni o swoich przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży, o tym, co dotychczas się u nich działo. Dziękujemy Wam też za aktywność na YouTube. Mamy aż 152 subskrypcje na kanale i aż 1300 polubień na Facebooku. Tym bardziej, że nasz fanpage działa dopiero od 2 kwietnia 2015 roku. Myślę, że jest to świetny wynik. A jego zasięg tygodniowy ma aż 10 tysięcy odbiorców. Opublikowaliśmy na fanpage'u aż 241 różnych filmów, co również było możliwe dzięki Waszej pracy. W tym 21 wydań wiadomości plus 2 wydania specjalne. Jeśli chodzi o wyświetlenia na YouTubie, to jest ich prawie 40 tysięcy. Nasze nagrania obejmowały relacje z Synajów, wiadomości z poszczególnych okręgów i wydarzeń w diecezji. Obejmowały również pieszą pielgrzymkę tarnowską. A także konferencje prasowe. Oraz relacje na żywo na naszych fanpage'ach. Dla mnie praca w mediach przy Światowych Dniach Młodzieży jest przede wszystkim świetną okazją do poznania ogromnej ilości fantastycznych ludzi, którzy bardzo starają się, żeby te przygotowania do Światowych Dni Młodzieży były czasem owocnym, ale żebyśmy nie leniuchowali zbyt dużo, tylko ciągle działali. Dla mnie jest ciekawą przygodą i tak jak Marta już wspomniała, poznaniem wielu osób, które są odpowiedzialne za przygotowanie Światowych Dni Młodzieży. No jest to na pewno też całkowicie nowe doświadczenie, bo nigdy nie robiłam nic związanego z dziennikarstwem. Także mogliśmy się też zderzyć jakby z własnymi ograniczeniami, myślę, przełamać jakieś bariery. Przede wszystkim jeśli chodzi o moją działalność przy Światowych Dniach Młodzieży, jeśli chodzi o stronę medialną, to oczywiście była to praca przy kolejnych odcinkach Wiadomości z Synaju w różnych miejscach w Tarnowie. Byliśmy też w Kurii. Jeśli wydarzyły się jakieś ciekawe rzeczy w Tarnowie, na przykład jeśli chodzi o Synaje, to było to także opublikowanie jakichś zdjęć na fanpage'u na Facebooku. Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim animatorom diecezjalnym, dekanalnym i parafialnym, oczywiście medialnym, za ich wspaniałą pracę, zaangażowanie, za wszystkie udostępniane zdjęcia, filmy, za to, że po prostu byli. Dzięki Wam też te Światowe Dni Młodzieży będą mogły się odbyć spokojnie, jeśli chodzi o stronę organizacyjną. Dziękujemy wszystkim tym, którzy uczestniczyli w naszych medialnych przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży. Wszystkim tym, którzy pomogli nam, jeśli chodzi o sprzęt, którzy montowali, nagrywali oraz występowali w naszych filmach. A materiału było bardzo dużo, bo aż 700 gigabajtów. Myślę, że bardzo ważne jest także to, że odbyły się 2 szkolenia medialne, gdzie wyszkoliliśmy około 30 osób, które będą mogły w dalszym ciągu realizować swoje działania medialne i wspierać nas w trakcie tygodnia misyjnego oraz w trakcie wydarzeń centralnych w Krakowie. Dziękujemy bardzo serdecznie zarządowi i pracownikom telewizji IMAW, którzy wspierali nas od samego początku naszych medialnych przygotowań. To właśnie oni prowadzili nasze szkolenia medialne w bardzo profesjonalny sposób oraz pomagali nam przy wiadomościach z Synaju. Dziękujemy także księżom, księdzu Andrzejowi Augustynowi za zaangażowanie i poświęcony czas oraz księdzu Pawłowi Górskiemu za wspieranie nas od samego początku. A na sam koniec mały apel do wszystkich medialnych. Kochani, liczymy na Waszą działalność w trakcie tygodnia misyjnego oraz wydarzeń centralnych w Krakowie, ale oczywiście mamy też nadzieję, że będzie to dla Was nie tylko czas pracy, ale także modlitwy i spotkania z Panem Jezusem. Tylko to tak jest wygodniej. To jednak ja mam zacząć, czy Ty? Ale zależy, co chcemy powiedzieć. Mówimy o pogodzie? Tak. Pogoda jak zwykle ciepła. Będzie, o, będzie tak właśnie śmiesznie, bo ja będę poważny, ty będziesz niepoważna. Będą takie, takie rzeczy. A na YouTube mamy aż 152 subskrypcje oraz... Jeszcze raz. 1300. A ty to wytnie. Siema, witamy wszystkie. Nie. Dobra, teraz powiem to dobrze. Uwaga, uwaga, patrzcie, jak robią to profesjonaliści. Witamy serdecznie w kolejnym specjalnym wydaniu Wiadomości z Synaju. Jesteśmy w Tarnowie. Pogoda słoneczna. Co? Już nagrywamy? Ja już miałam coś powiedzieć? No tak, po deszczu. Mam już coś mówić? Wytniesz to? Możemy tak zrobić? Nie, nie możemy. Dobra, teraz już wyjdzie. Na pewno teraz wyjdzie. Dawaj. Po deszczu. Po deszczu mówisz ty. Po deszczu mówię.
Witamy serdecznie w mega specjalnym wydaniu wiadomości z Dunaju. Życzymy powodzenia i do zobaczenia w kolejnym wydaniu wiadomości.